Witamy ponownie, jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim na turnieju Żaków, Żaczek, Skrzatów, Skrzatek, Skrzaci grali wczoraj, dzisiaj Żacy. Ze mną dwóch kolejnych Żaków turniejowych. Przedstawcie się, chłopaki. Nazywam się Sakowicz Mateusz. Adam Lewandowski. Mateusz i Adam. O, jakie nazwisko zobowiązuje, no nie, no to nazwisko zobowiązuje do wyników. Skąd przyjechaliście? Z Warszawy. Ja też. Jesteście z Warszawy. Jak dowiedzieliście się o turnieju Pingla Cup? Kto wam o tym powiedział? Byłem już tu dwa razy i tata zobaczył na internecie. Mi powiedział tata. Ty jesteś już trzeci raz, a ty jesteś pierwszy raz i co, za rok ponownie już? Fajny turniej? Tak. Jest dobra atmosfera, dobrze zorganizowane, jak oceniasz? No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Liczą się opinie właśnie was, zawodników, bo to wy będziecie kształtować przyszły piąty jubileuszowy. Słuchajcie, jak się dzisiaj gra, bo warunki troszeczkę nie pomagają, bo jest na polu, czy na podwórku jest, na zewnątrz jest ciepło, tak, jest gorąco. Tutaj też są emocje. Jesteście już po kilku meczach? Ja jestem po dwóch. Jakie wyniki? Jeden wygrałem, a drugi przegrałem. Liczysz, że wyjdziesz z grupy, czy masz jeszcze jeden mecz? Wyjdę. Wyjdziesz z grupy, gramy dalej. Jak u ciebie widziałem twoją walkę, świetnie grałeś w defensywie, to jest ulubiony twój sposób, czy to był taki, no nie przypadek, ale przez kolegę atakującego byłeś zepchnięty trochę do defensywy? Tak. Ale tak bardziej preferujesz ten defensywny, czy to po prostu walka, mecz wymusił na tobie w tym jednym momencie taką grę? No, wymusił na mnie. Wymusił. A jak zakończył się ten mecz? Wygrałem 3-0. Wygrałeś 3-0, czyli ta jedna akcja, którą widziałem, mnie przesądziła. Słuchajcie, w jakie dzisiaj wyniki, w jakie miejsca celujecie na tych zawodach? No, najlepiej w pierwsze, ale myślę, że będzie trzecie. No, ja bym chciał jak najlepiej, ale to będzie trudne. Trudne jest. Dzisiaj sporo zawodników, 50 zawodników Żaków zgłoszonych do gier indywidualnych. Na zakończenie, króciutko, powiedzcie, jak długo już trenujecie tę dyscyplinę? Ja teraz zaczynam trzeci rok. Ja półtora roku już gram. Trzeci, a ty masz ile lat? 9. Czyli zaczynałeś jako sześciolatek? A jak to się stało? W szkole, w domu, kolega? Kto zainspirował cię tą dyscypliną? Dlaczego wybrałeś, a nie rzut kulą na przykład? No, na początku tata gdzieś kupił jakieś rakietki i ja tak sobie odbijałem, później o ścianę. Później ciocia kupiła nam stół i tata pomyślał, że już jestem dosyć dobry, już mi dobrze idzie i mnie zapisał. Czyli mamy kolejność taką, jest rakietka, jakoś sobie odbijam, potem przeciwnikiem jest ściana, potem jest dobra ciocia, która przyjeżdża ze stołem i potem już tata, pierwszy trener mówi, nie no synek, już są postępy, zaczynamy profesjonalnie. Jak było u ciebie? U mnie to w szkole zacząłem grać. Czyli jesteś w szkole, widzisz, są stoły rozstawione, czyli chwała tym szkołom, które stoły na korytarzach rozstawiają i możecie grać. A pierwszą rakietkę od kogo dostałeś? Pierwszą rakietkę dostałem od taty. Od taty. Czyli ci tutaj tatusiowie dzisiaj rządzą w tej historii naszej tenisowej. Macie jakiegoś ulubionego gracza, którego podglądacie? Tenisistę? Harley Moto. Timo Boll. Timo Boll. Słuchajcie, wielkie dzięki za wywiad. Życzę powodzenia w grze dzisiaj. Walczcie jak najlepiej. Dziękuję bardzo.